dobrze, ale w partii zostało zagrane skoczek E7. Wydaje się, że to posunięcie jest bardzo naturalne, gdyż robi miejsce królowi na roszadę, ale ono okazuje się być jednym z decydujących błędów. I teraz zostawiam Wam 10 sekund i spróbujcie pomyśleć, jaki motyw białe mogą wykorzystać do uzyskania decydującej przewagi w partii. Start. Kto zgadł, to brawo. Pamiętacie, co powiedziałem o dwóch elementach w tej pozycji? Pierwsze to jest o wadze pola na B5, o tym, że ten pionek kontroluje pole B5. I w drugim aspekcie to jest kontroli linii D, nie bezpośredniej, ale pośredniej przez hetmana. Voilà. I tutaj wykorzystany został moment odciągnięcia, ale również wyjścia z przesłony i pozbawienia czarnych jednocześnie kontroli nad ważnym polem. Zostało zagrane bardzo dobre posunięcie goniec A6. Goniec A6 pozbawia czarne kontroli nad pole B5, gdyż nawet w przypadku wybicia, czyli znów wracamy do próby kontroli nad polem B5, te dwa skoczki czarnych, białych, kontra jeden goniec muszą wygrać. Skoczek B5 i teraz nie tylko zajmujemy pozycję, ale również atakujemy hetmana, a jednocześnie podwójnie atakujemy gońca na D6. Po wymianie hetman C5, skoczek D6, król F8, hetman D2, H6, goniec E3. To jest prawdopodobna sekwencja ruchów i nie tylko białe zdobyły pionka, mają pionka przewagi, ale również mają bardzo silnego takiego monstrum na D6, który blokuje pozycje czarnych. Również mają wyprowadzone figury, ta wieża na H8 nieprędko znajdzie się w grze. Ten skoczek, oba skoczki czarnych stoją fatalnie. Wieża nie pełni specjalnie żadnej roli. Ta partia niestety długo by nie potrwała, jeżeli sobie tak prześledzimy ruchy, które zaproponował w analizie komputer. Skoczek BD6, wieża D1, powiększamy. Nie spieszymy się, powiększamy tę przewagę. Skoczek E5, H3. Z jednej strony sobie robimy lufcik dla króla, żeby nie dostać jakichś środkowych matów, a jednocześnie zabezpieczamy pole G4 przed wtargnięciem skoczka. To pole jest również chronione przez naszego skoczka. Jeżeli mimo wszystko będą chciały zagrać w ten sposób, no to spokojnie możemy zagrać. No tutaj w zasadzie nic się już nie trzyma w żaden sposób. Jeżeli czarny na C2, no to dajemy mata w dwóch posunięciach. Ta pozycja jest absolutnie przegrana. Skoro goniec A6 nie działa, to czarne próbują zagrać inaczej. Próbują zagrać skoczek E5 z nadzieją na wymianę jednego ze skoczków, natomiast to już jest za późno. Skoczek DB5, hetman C6, wybijamy. I teraz
Najsilniejszym posunięciem w tej partii było podobnie, że to posunięcie przyszło mi w pierwszej kolejności na myśl, byłby ruch F4, który no, rozbija doszczętnie pozycję. Nawet jeżeli byłby ruch goniec C7, no tutaj zwróćmy uwagę, że to można to rozgrywać w dowolny sposób. Te figury czarnych są po prostu splątane. Komputer daje 7,6, proponuje F5, ale również można to było, czyli otwieramy pozycję po H6, ten po H6, goniec H4, pobierza, jedziemy sobie hetmanem, ta pozycja po wybiciu, wybicie i jest kompletnie wygrana. Natomiast w tej pozycji, która była rozgrywana, białe postanowiły zagrać bardzo efektownie, grając wieża D6, grożąc matem na E7. W przypadku, jeżeli byłoby wybicie, to mamy podobną sytuację. Szach, i tutaj bierzemy hetmana w następnym posunięciu, tak, bo mamy widełki. Jeżeli zagramy skoczek BC6, no to mamy sytuację bardzo podobną. Wybicie na E5. W przypadku wbicia mamy znów szach i znów mamy widełki. Skoczki to są bezlitosne stworzenia. Przy skoczek G6 robimy dokładnie to samo. Hetman E7 i znów będą widełki. No a przy gońcu D6 zwykły goniec D6. Więc czarne postanowiły oddać figurę. Hetman bije E5, F6, hetman C7, hetman C7, skoczek C7, wieża A7, skoczek 7 na B5 i czarne się poddały. Jeden ruch, normalny ruch, który zrujnował partię. Dziękuję bardzo.